Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest konsul Marcin Krzyżanowski. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Marcin jest po raz kolejny naszym gościem. Przypomnę tylko, doktorant i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyplomata, zakochany, jak sam twierdzi, toksycznie w Bliskim Wschodzie i w niektórych regionach. Zgadza się wszystko? Zgadza się. Marcin, spotykamy się, chociaż tego jeszcze nie planowaliśmy, bo spotykamy się po raz kolejny, podkreślę to. Niemniej nie było to w naszych planach już teraz, dopiero za jakiś czas, ale sytuacja, która ma miejsce obecnie w Iranie, a przy okazji i sytuacja w mediach, ze szczególnym chyba uwzględnieniem tych polskich, niestety spowodowała, znaczy niestety, ja się w sumie cieszę, że rozmawiamy, ale spowodowała, że no wypada parę słów powiedzieć, bo co nam przekazują polskie media? I za chwilę najpewniej będziesz tutaj prostował i to dość mocno. Łatwiej powiedzieć, co w Iranie się nie wydarzyło. Otóż przede wszystkim Iran nie był w miniony weekend obiektem zmasowanego, zorganizowanego ataku lotniczego na jego instalacje wojskowe. Generalnie nie był celem żadnego zmasowanego ataku. W sumie wyjdźmy od tego może, co w mediach mogliśmy usłyszeć czy przeczytać. Że wczoraj miało miejsce trzęsienie ziemi w Iranie. Że dzisiaj miało miejsce atak dronów na zakład wojskowy, zbrojeniowy. Fabrykę dronów, później fabrykę amunicji, następnie supertajny ośrodek badawczy. Jeszcze w międzyczasie pojawiała się kwatera sił powietrznych w centrum kraju. Doszło nawet do tego, że ze zniszczeń spowodowanych przez trzęsienie ziemi były, zwłaszcza w social mediach, czy również przez dosyć poczytnych analityków, prezentowane jako domniemane zniszczenia po ataku lotniczym. Co oczywiście jest kompletną bzdurą. To jeszcze na to wszystko nałożyły się informacje, te akurat potwierdzone, o izraelskich nalotach na czy to irańskich doradców w Syrii, czy to na syryjskie milicje wspierane przez Iran. No i do tego jeszcze doszedł pożar w rafinerii w Ozarszachr, niedaleko Tabrizu, co też zostało uznane za efekt ataku, a pożar w rafinerii był prezentowany jako ogromny pożar w fabryce amunicji. No właśnie, bo musimy trochę dorzucić do pieca, bo było widać, że dziennikarze chyba wzajemnie się sobą trochę inspirują i ja na przykład w dwóch różnych artykułach, bo biegałem po różnych mediach i w dwóch różnych artykułach przeczytałem właściwie ten sam, nazwałbym to cytat, że płonie gdzieś dach, bo oczywiście Irańczycy bagatelizowali trochę sytuację i raz miało to miejsce w artykule dotyczącym ataku tychże dronów na tą fabrykę wojskową, a drugim razem to było na temat konwoju, tak, jednego z trzech rzekomo przy granicy iracko-syryjskiej w Abu Kamal. Więc jak się okazuje, no to wszystko, o czym zaczynasz mówić, no tworzy całkowicie jakiś zamglony, szukam dobrego słowa i go nie potrafię znaleźć, całkowicie obraz taki, który no nie pokazuje nam właściwie nic, a właściwie robi jakąś taką zaćmę. Być może to jest ta słynna mgła wojny, która to mgła wojny dotyczy też wojny hybrydowej, wojny propagandowej, której no, Iran bez wątpienia jest jedną ze stron. Tutaj zadziałało z jednej strony myślenie życzeniowe. Trzeba pamiętać, że Republika Irańska ma bardzo wielu przeciwników, którzy, krótko mówiąc, no, marzą o jej upadku i każdy cios w nią będą świętować, będą rozgłaszać, będą celebrować. Do tego doszło zamieszanie, kiedy to zdjęcia z jednego wydarzenia, czyli z dosyć widowiskowego pożaru rafinerii w Ozarszachr. No, jak wiadomo, no jak płonie rafineria, no to ogień jest potężny. Do tego dochodziły wybuchy zbiorników, mylnie wzięte za wybuchy amunicji. I zdjęcia też z tego pożaru były przekazywane, były uznawane za zdjęcia z Isfahan. Zupełnie inna sprawa, zupełnie odmienny region. A w przypadku Isfahanu ta eksplozja, która jedyna eksplozja w tym spektakularnym ataku, no to brzmiała i wyglądała jak no, taki średniej wielkości, bo nawet nie jakiś duży fajerwerk.
co ciekawe, to to, że jakby narrację o tym, że Iran jakoby stał się celem zmasowanych ataków, zrodziła się zasadniczo w social mediach i to tak znikąd i na zasadzie kuli śniegowej dotarła do już takich mediów, nazwijmy to głównego nurtu mediów rzetelnych, co oczywiście nie znaczy, że niepodatnych na manipulacje i nie mających swojej agendy, ale co jest ciekawostką, parę ładnych godzin, jeśli nawet nie jeden dzień, minął od momentu, kiedy na Twitterze i Instagramie zaczęła się, co ciekawe, angielskojęzycznym, nie perskojęzycznym, zaczęła się burza, że właśnie o to atak. No i agencje dopiero po jakimś czasie zorientowały się, że ludzie czymś się zainteresowali, że jest jakiś news, no i wypadałoby skomentować. No i wtedy już mieliśmy nieco jaśniejszy ogląd sytuacji, ale również wiele agencji pospieszyło za newsem i może nie tyle tworzyło sensację, co za nią podążało, no bo tak naprawdę mieliśmy do czynienia istotnie z atakiem na konwój na pograniczu syryjsko-irackim. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy jest to wyjątkowa sytuacja? No nie jest. Nie mówię, że konwoje ze sprzętem, który ma trafić albo do Syrii, albo do Libanu, są bombardowane codziennie, no ale zasadniczo tak jakby uśrednić, to myślę, że 3 razy w miesiącu, raz na tydzień co najmniej. Nie liczyłem aż tak dokładnie, ale no jest to rzecz nagminna, zdarza się. Co już też siły izraelskie bombardują chociażby lotnisko w Damaszku. Też z podziwu godną częstotliwością, bo też nie wyliczałem dokładnej średniej, ale myślę, że za zeszły rok wyjdzie około raz na miesiąc, raz na półtorej miesiąca. Więc standardowa sytuacja. Pożary w rafineriach i generalnie w zakładach przemysłowych też się zdarzają i nie trzeba do tego sabotażu i chociaż sabotaże w Iranie też się zdarzają, to tym razem no, po prostu wybuchł pożar stosunkowo zresztą jak na taki obiekt szybko ugaszony. No, do tego faktycznie miało miejsce trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi o sile 5,9 stopnia w skali Richtera, czyli no, poważne, nie z rzędu największych, ale bardzo poważne. W chwili obecnej bilans wynosi co najmniej 3, maksymalnie 5, bo agencje różnie podają, ofiary śmiertelne i około 800 rannych. I Iran zareagował na to trzęsienie ziemi, między innymi wysyłając drogą lotniczą z Teheranu, z lotniska Mehrabad, transporty z pomocą humanitarną, no i wojskiem, które miało zająć się usuwaniem bieżących skutków trzęsienia ziemi, udrażnianiem dróg i tak dalej, i tak dalej. No i to też dolało trochę oliwy do ognia, no bo ni stąd, ni zowąd dużo większa liczba niż zwykle samolotów startuje, ruch na lotnisku, więc no, coś się musi dziać. No a tak jak mówię, no było to związane z tym trzęsieniem ziemi. Pojawiły się zupełnie nieprawdziwe i wyssane z palca informacje o wybuchach w Hamadanie i Desfulu, które jak się okazało nie miały miejsca. No i koniec końców właśnie dochodzimy do tak naprawdę jedynego ataku, jedynego zdarzenia, które faktycznie miało miejsce w ten weekend. I też jeśli się przyjrzymy temu atakowi nieco bliżej, no to okaże się, że po pierwsze zdecydowanie nie był to zmasowany, nie był to potężny atak, bo w ataku tym brały udział 3 drony, a i to nieduże, 3 tak zwane kwadrokoptery, czyli takie drony z 4 śmigłami, które mają stosunkowo niewielki zasięg i niewielki udźwig. Stąd też pewność, że musiały wystartować i być pilotowane no, de facto z terytorium Iranu i to z odległości kilku kilometrów od celu. Kwestia celu. Isfahan jest jednym z głównych centrów przemysłowych Iranu, jest jednym z głównych centrów naukowych Iranu i jest również z racji swojego położenia i właśnie znaczenia jako ośrodek przemysłowy i miejski, jest też bazą dla całego multum instytucji, począwszy od najzwyklejszych baz wojskowych, poprzez nieco już bardziej zaawansowane bazy, główną bazę lotnictwa, istotnie zakłady produkcji do dronów, jedne z kilku zresztą w kraju, zakłady produkujące amunicję, jedną z kilkudziesięciu zresztą w kraju i mnóstwo instytucji naukowo-badawczych świadczących usługi również dla irańskiego wojska zaangażowane w irański program kosmiczny. Z tym, że z tym też trzeba bardzo uważać, bo za każdym razem jak słyszymy w mediach o jakimś cywilnej naukowej instytucji, to od razu jest wskazane, że jest to instytucja powiązana z wojskiem. I bardzo często jest to technicznie rzecz biorąc prawda,
bo instytucja jest powiązana z wojskiem na tej zasadzie, że co jakiś czas realizuje dla wojska projekty badawcze, że wojsko jest po prostu jednym z największych klientów naszego wspomnianego instytutu. I to też prowadzi do zaciemnienia nieco obrazu. No i te drony zasadniczo zostały przechwycone i dwa zostały przechwycone, spadły przy pomocy jakiegoś zestawu antydronowego obezwładnione. Jeden eksplodował i to sądząc po tym, w jaki sposób eksplodował, to raczej nie eksplodował w wyniku uderzenia pocisku przeciwlotniczego, czy też nie eksplodował we właściwym celu, bo wybuchł nad centrum handlowym niedaleko, kilkadziesiąt metrów od Instytutu Materiałoznawstwa i Energii, który to, znowuż instytut jest jednostką cywilną współpracującą co jakiś czas z irańskim wojskiem. Wątpię, żeby to było głównym celem tegoż ataku, no ale tyle wiemy na pewno. Drogi Marcinie, szanowny konsulu, sporo informacji. A jakbyśmy to mieli tak trochę uporządkować, to co według Ciebie, patrząc na informacje medialne, robiłeś na pewno swój research, na pewno uruchomiłeś też swoje najróżniejsze kontakty, bo przypominam, że przecież w dyplomacji trochę czasu spędziłeś, to jakbyś tak miał podsumować i tak trochę syntetycznie powiedzieć, co wiemy na pewno, co się mogło wydarzyć, a kto za tym mógł stać, to może za chwilę. I też czy to wszystko w jakiś sposób było tak naprawdę skoordynowane, połączone, czy... Wiem, że zbieg okoliczności w takich działaniach zazwyczaj jest ostatni i dzieło przypadku, ale jakbyś mógł swoje małe podsumowanie i przemyślenie na temat tego, co się wydarzyło, nam tutaj przedstawić. To, czego byliśmy świadkami w ciągu minionego weekendu, to prawdopodobnie niezorganizowana odgórnie, a samorzutna kampania dezinformacyjna wymierzona w Iran. Zaszło nie tyle kilka zbiegów okoliczności, co po prostu wydarzenia, o których się akurat dzięki social mediom dowiedzieliśmy, zostały w sposób nieuprawniony, znadinterpretowane i połączone w jedną całość pod tytułem zmasowany atak na Iran, który, jak już wykazałem, nie miał zupełnie miejsca. Jedno, co faktycznie z takiego militarnego punktu widzenia miało miejsce, to atak na konwój na granicy irackiej, który, jak mówię, normalka, i dosyć małoskalowy, nieudolny atak dronami na jakąś instytucję w Isfahanie. Dobra, a kto w tym wszystkim tak naprawdę mógł brać udział? Jakich tutaj mamy graczy? No bo pierwszy, jaki nam się na pewno nasuwa, to jest oczywiście Izrael, drugi, jak nie pierwszy w mniemaniu niektórych, to oczywiście Stany Zjednoczone. Ty pewnie masz też jakieś swoje inne podejrzenia, niekoniecznie takie całościowe, że tak się wyrażę, no tutaj trochę się wysypuje z tego, że rozmawialiśmy przed nagraniem, więc jakbyś mógł to rozwinąć i naszym słuchaczom przekazać. Generalnie nie można wykluczyć żadnej możliwości, w tym również tej, że za atakiem w Isfahanie stoi Izrael, ale względnie Stany Zjednoczone albo obydwa te państwa w porozumieniu. Ja w to bardzo, bardzo, ale to bardzo wątpię, właściwie wątpię to tak bardzo, że zasadniczo wykluczam taką możliwość. Co mnie skłania do takiej opinii? Przede wszystkim atak był przeprowadzony nieudolnie. Ja oczywiście nie zakładam, że izraelskie służby i izraelskie wojsko jest nieomylne i każda zaplanowana akcja im się udaje, ale w przypadku Iranu, no jak do tej pory mieli, no nazwijmy to, powiedzmy, więcej szczęścia niż pecha. Aczkolwiek ten atak był przeprowadzony, tak jak mówię, nieudolnie, zakończył się fiaskiem, a przy tym był przeprowadzony na bardzo małą skalę. Bo jeszcze raz mówię, trzy drony o udźwigu rzędu kilku kilogramów no nie są czymś, co mogłoby w jakimś znaczącym stopniu uszkodzić, zniszczyć. No, tutaj właśnie co, nie wiemy, co było finałowym celem ataku, ale nawet jeśli to była fabryka, montownia, zakład projektowy dronów, jeśli to była fabryka amunicji i tak dalej, to są to obiekty zabezpieczone przed atakiem. To są wzmacniane budynki, to są betonowe stropy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, no, ta siła ognia, którą niosły ze sobą drony, które brały udział w ataku, no co mogłyby oczywiście uszkodzić jakąś pojedynczą maszynę, gdyby się przedostały do hali produkcyjnej przysłowiowej. No mogłyby zabić kilka osób, ale no, nic poza tym.
Więc no, nie wydaje mi się, żeby służby dowolnego państwa ryzykowały bardzo dużo, bo przeprowadzenie takiej akcji to nie jest prosta sprawa, a w przypadku wpadki, w przypadku złapania ludzi przeprowadzających ten atak, no, oznacza to nie tylko kompromitację, ale bardzo poważne zagrożenie dla wielu ludzi, dla wielu siatek i dla funkcjonowania na danym obszarze. A tak jak mówię, nawet gdyby ten atak się w 100% powiódł, no to nie wyrządziłby żadnych godnej uwagi szkód. Więc no, krótko mówiąc, skórka nie warta wyprawki z punktu widzenia służb zagranicznych. Więc osobiście skłaniam się ku opinii, że to była robota lokalnych, funkcjonujących w Iranie dość licznie, ale o marginalnym znaczeniu, grup zwalczających Republikę Islamską. Promil, bo promil, ale jednak promil sympatyków ma w Iranie organizacja Mujahedinów Ludowych, długo uznawana za organizację terrorystyczną przez Unię Europejską i mająca za sobą kilka dosyć spektakularnych akcji terrorystycznych właśnie w samym Iranie. Co prawda szczyt jej aktywności już dawno minął, ale know-how pozostało oraz pozostało im podejście, które zakłada bezpardonową walkę z Islamską Republiką. Do tego trzeba pamiętać, że w czasie obecnych protestów też doszło do brutalizacji działań nie tylko ze strony reżimu, ale również ze strony tych co bardziej radykalnych protestujących. Oprócz tego, że siły bezpieczeństwa zabiły około 500 osób w toku protestów, to 67, około liczby nie są ścisłe, około 67 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa też zostało zabitych w ciągu tych protestów. No, nie potknęli się o własne nogi, tylko zostali w ten czy inny sposób pozbawieni życia. Część została pobita, część została zastrzelona, część została na przykład już obrzucona butelkami z substancją zapalającą i w wyniku tego zmarła. Coraz więcej po irańskiej stronie social mediów pojawia się właśnie wezwań radykałów do tego, żeby sabotować wszystko, co robi Republika i również sięgać po działania, nazwijmy to, no, na pograniczu bandytyzmu, terroryzmu i dywersji. Coraz więcej pojawia się filmów ukazujących no właśnie kogo? Terrorystę, wandala, bojownika, ukazujących osobę rzucającą koktajlem Mołotowa, czy to w jakąś szkółkę religijną, czy to w mniej strzeżony posterunek, czy tego typu właśnie budynki powiązane z instytucjami Republiki Islamskiej. Stąd też przypuszczam, że tego typu atak był dziełem miejscowych, być może zrealizowanym w pewnej współpracy czy po jakimś przeszkoleniu zagranicznym, chociaż w to jednak wątpię. Wydaje mi się, że to rodzimi bojownicy łamani przez terrorystów. VD oglądasz? Słucham? VD oglądasz? O, chyba nie. Chyba nie. Dobrze, bo mieliśmy teraz premierę 4. sezonu, oczywiście o służbach izraelskich i tam w finale sezonu, w ostatnim odcinku. Nie, no oczywiście żartuję, nie będę spoilerował. Mam na liście do obejrzenia. Dobrze, no polecam, mimo tam pewnych zawsze tam uwag, to myślę, że jest to warte obejrzenia. Zwłaszcza pod kątem, i tu mówię po raz kolejny, mój izraelski znajomy powiedział, że po obejrzeniu tak naprawdę kolejnego tam sezonu, no jego też pogląd na drugą stronę, no bo sympatie miał oczywiste, no jednak zmienił punkt widzenia, bo jak będzie patrzeć w filmie, też jest wskazanie, że każdy z biorących udział w pewnego rodzaju konflikcie społecznym, również takim, tak, bo pod tym kątem też trzeba na to patrzeć, też ma rodzinę, też ma swoje emocje i tak dalej, więc myślę, że warto to obejrzeć też pod tym kątem, aby się zastanowić, a czasem nawet jak sami byśmy się zachowali w danej sytuacji, ale to tak trochę żartobliwie zacząłem od tej fałdy, ale chciałem się skierować w naszej rozmowie w stronę oczywiście Izraela, bo jakby nie patrzeć, no konwój konwojem, ale no on był, czy atak raczej na ten konwój, ale on miał miejsce no, w miejscu dość, bym powiedział, specyficznym, blisko granicy iracko-syryjskiej, co mogłoby sugerować, że jeżeli odbywał on się z Iranu, no to najpewniej właśnie kierował się do wspomnianego przez ciebie Libanu. A mówiąc wprost, no nie wiem, czy bezpośrednio sam sobie to realizował Hezbollah, czy ktoś to dla niego robił, ale najpewniej było to dla niego, więc tutaj jakby Izrael jest naturalnym jakby
w cudzysłowie agresorem, który nam się jako pierwszy tutaj nasuwa, który mógłby dokonać takiego ataku, no z oczywistych obronnych względów, takie uderzenie wyprzedzające. Czy to wszystko, co się dzieje w pobliżu Izraela o takim charakterze, to według ciebie zawsze gdzieś Izrael jest zaangażowany, czy jednak są inne też siły, którym nie wszystko musi się podobać, co się wokół dzieje? Nie wszędzie jest zaangażowany Izrael, ale w przytłaczająca większość tego typu akcji, czy też większość takiej wywiadowczo-militarnej aktywności w regionie, to właśnie jest no, efekt działalności izraelskich służb i izraelskiej armii. Tylko Izrael, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, ma środki i siły, żeby takie akcje tak często i z takim powodzeniem przeprowadzać. Do tego mamy również zaawansowaną technologicznie i dysponującą bardzo silną armią Turcję, no, która jednak pomimo swoich sukcesów na polu dronów no, pozostaje daleko w tyle za Izraelem. Mamy Saudyjczyków, którzy dysponują potężnym środkiem nacisku w postaci pieniędzy, ale już militarnie niezdolną do przeprowadzenia takich precyzyjnych, chirurgicznych i zaawansowanych operacji. Rosja również jest obecna militarnie na Bliskim Wschodzie, chociażby poprzez swoje bazy w Syrii, no, jednak też nie jest, no, nie ma na tyle środków i kompetencji, żeby działać w taki sposób. Więc jest Izrael i długo, długo nic. No jak słusznie zauważyłeś, Izrael traktuje swoje działanie typu właśnie chociażby ostatni nalot na konwój do Libanu jako operację tak naprawdę obronną, jak obronę wyprzedzającą, obronę prewencyjną, czemu zresztą trudno się dziwić. No, trzeba pamiętać, że abstrahując od naszej opinii na ten temat, no Izrael i Iran stoją po przeciwnych stronach barykady w tej zimno-gorąco zastępczej wojnie. I z punktu widzenia bezpieczeństwa swoich obywateli, Izrael no, ma słuszność, przeprowadzając takie, a nie inne operacje. Oczywiście z kolei Iran patrzy na tą sprawę zupełnie inaczej. Wszystko w tym wypadku zależy od punktu siedzenia. Trochę swoją odpowiedzią tak naprawdę wyprzedziłeś moje takie podpytanie do tego wszystkiego, właśnie kto tam jeszcze w regionie może się zaangażować, bo ostatnio rozmawiałem z panią Agnieszką Filipiak na temat Gruzji i rejonu Kaukazu Południowego, który niektóry może się wydawać, że jest daleko stamtąd, ale wcale tak daleko do końca nie jest. I dlaczego mówię też o tych odległościach? Bo mamy do czynienia z pewnego rodzaju konfliktem pomiędzy Iranem a Izraelem. I teraz, żeby mieć pewien obraz sytuacji, ja zawsze i studentom, i właściwie każdemu, z kim sobie gdzieś tam pozwalam na jakieś dyskusje, mówię, odpal najpierw mapę, kiedy zaczniemy o jakimś regionie w ogóle rozmawiać. I teraz, jak popatrzymy, od granicy do granicy, i to podkreślam, szanowni państwo, od granicy do granicy, nie od dużego ośrodka jakiegokolwiek miejskiego, wojskowego, strategicznego, czy jakiegokolwiek innego, tylko od granicy do granicy, z Iranu do Izraela, mamy przysłowiowe pi razy oko, dobrze ponad 1100 kilometrów. I teraz, żeby znowu tą odległość zobrazować, to jeżeli byśmy tą samą odległość chcieli od naszych polskich granic sobie w pewien sposób nakreślić, no to dostajemy się prawie do Paryża, jadąc bardziej na południe, to z okolic Uszczyk Dolnych dobrze wyjedziemy poza Istanbul, mówię tu oczywiście w linii prostej, nie typowo drogami, obejmiemy tym promieniem jeszcze dobrze oczywiście Skandynawów, kraje bałtyckie i większość, nazwijmy to wolnej jeszcze dzisiaj Ukrainy, nie licząc tych terenów typowo zajętych i okupowanych. I mówię to po to, żeby właśnie w pewien sposób wskazać, że jest to jednak kawał drogi, a te dwa podmioty prawa międzynarodowego mają ten konflikt naprawdę duży, mocny i nie wiem jeszcze jakiego innego słowa użyć, żeby zobrazować tak naprawdę napięcie pomiędzy tymi dwoma państwami. I to nie jest kwestia tylko tego, że oczywiście Iran jest przeciwny mocno Izraelowi, jego istnieniu. Przecież Iran to nie jest dokładnie sojusznik pozostałych najróżniejszych państw arabskich, dla których Izrael też nie ma prawa istnieć w tym miejscu, a właściwie w ogóle nie ma prawa istnieć. Skąd to wszystko, Marcin, tak naprawdę się bierze, że aż na tak dużej odległości
tak ogromną formę nienawiści tak naprawdę wzajemnie do siebie mają. Bo oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, gdyby Iran nic nie robił, to Izrael może by stwierdził, dobra, mamy tam jakieś państwo, nawet nie sąsiada, daleko od siebie, nic przeciwko nam nie robi, to my też nie robimy. No ale jednak tu pewne inicjatywy są i przypuszczam, że nie chodzi tylko przecież tak naprawdę o milicję, partię, patrz jak patrz, Hezbollah, tak? Ale skąd to tylko przysłów wierzchołek góry lodowej? I polityka Izraela wobec Iranu, również Iranu wobec Izraela, do mniej więcej 2005-2010 roku wyglądała tak, jak przed chwilą opisałeś. Owszem, zdarzały się jakieś incydenty, ale gdzieś daleko generalnie przeważała walka, nawet nie proxy war, tylko tak bardziej walka polityczna. Natomiast w momencie, kiedy Irak Saddama Husajna się posypał i bardzo duże znaczenie zdobył tam Teheran, to w połączeniu z kolapsem gospodarczym Libanu i tym, że po 2012 roku Bashar al-Assad, czyli prezydent Syrii, stał się w dużym stopniu zależny od irańskiej pomocy, sprawiło, że w ciągu kilku lat ni stąd, ni zowąd Iran zyskał dostęp do Morza Śródziemnego, to może za dużo powiedziane, ale faktycznie może przysłowiową ciężarówką, przysłowiowym konwojem przewieźć niepokojony przez miejscowe władze, a wręcz wspierany przez miejscowe władze, może przewieźć dowolny sprzęt, który zmieści się w kontenerze, drogą lądową z Teheranu do chociażby Libanu, gdzie trafi do rąk Hezbollahu. To z punktu widzenia Teheranu jest bardzo wygodne, ale zarazem stanowi bardzo duże zagrożenie dla Izraela. Chcesz w pewien sposób powiedzieć, że swoisty upadek i Iraku, i Syrii spowodował, że nagle Iran dostał swoistą autostradę i zwiększyło się zagrożenie, czy poczucie jego u Izraelczyków? Znaczy i poczucie zagrożenia, i realne zagrożenie, bo tak mówię, sam Iran jeszcze nie atakuje w żaden sposób Izraela, natomiast hojnie wspiera palestyńskie i libańskie organizacje, które z tym Izraelem walczą i w związku z tym połączeniem lądowym dysponuje od kilku lat, w sumie już od prawie dekady, takim szlakiem handlowym, który umożliwia szybkie, tanie, efektywne zaopatrywanie swoich sojuszników w Syrii i Libanie, no i uwzględniając przemyt stamtąd, również częściowo też w strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Więc też Izrael nie może sobie pozwolić na to, żeby te organizacje walczące przeciwko niemu były swobodnie zaopatrywane, zwłaszcza w wysokiej jakości sprzęt, zwłaszcza w komponenty do produkcji rakiet, czy też gotowe rakiety. No, żelazna kopuła jak do tej pory znakomicie się sprawdza, ale też ostatni zmasowany atak pokazuje, że właściwie jest to kwestia odpowiedniej saturacji, odpowiedniego nasycenia rakietami przestrzeni powietrznej, żeby albo ogłupić izraelski radar będący częścią zielonej kopuły, albo żeby po prostu wyczerpać zapasy antyrakiet, po wyczerpaniu których kopuła stanie się po prostu bezużyteczna. No a rakiety Iran jest w stanie produkować masowo i to zarówno pociski balistyczne, stosunkowo łatwe do zestrzelenia, jak i pociski manewrujące, z którymi już żelazna kopuła będzie musiała się daleko bardziej napocić. Jeden z bohaterów fałdy, oczywiście jest to fabuła, rozmawiając z drugim z bohaterów, mówi coś, co spowodowało pewien nawrót jakby pewnej myśli, którą kiedyś miałem, bo mówi, że ta wojna nie skończy się nigdy w domyśle, że zawsze będzie Izrael w jakimś stanie zagrożenia militarnego, wręcz egzystencjonalnego. I tak trochę też mi się to, może to porównanie nie jest do końca najlepsze, bo jakby nie ten kaliber, nie ta sama sytuacja, ale takie porównanie mi się nasuwa też z sytuacją też z nami, tym co się dzieje z naszą granicą również, tak? No bo jednak niezależnie od tego, jak potoczy się wojna w Ukrainie, no to wydaje się, że idąc dalej na wschód, no to niestety nie będzie już tego, co było i będziemy musieli jednak
przygotować się na ten nowy ład i porządek. Ale mówię to tak naprawdę po to, żeby przejść w pewien sposób do tematu Rosji, ponieważ po całych tych sytuacjach, które miały miejsce, prawdziwych, nieprawdziwych, po tym, co się działo oczywiście w mediach, co bardzo dobrze opisałeś już na samym początku naszej rozmowy, no doszło do sytuacji, że oczywiście w to wszystko musiała wtrącić się Rosja. Nie będę tego nazywał jakimiś tam komunikatami, to jakieś takie trochę pohukiwanie i miałem wrażenie, że Rosja robi to po to, że świat zrozumiał, ona też chyba sobie uświadomiła, że tego potencjału już nie ma, ten potencjał był trochę papierowy i skupiając się tak naprawdę na agresji na Ukrainę, niespecjalnie może sobie pozwolić na działania w innych rejonach i to, co ostatnio próbuje gdzieś tam robić w Afryce, no to też bym to poskładał właśnie w całość a propos tego, tych wszystkich, nazwijmy to, komunikatów względem całej tej sytuacji w Iranie, że chyba Rosja chce w jakiś sposób pokazać się, utrwalić jako gracz na tej arenie międzynarodowej, ale moje pytanie jest takie, jak dzisiaj widzisz po tych wszystkich sytuacjach i z importem, eksportem także w pewien sposób uzbrojenia między tymi dwoma państwami, jak dzisiaj widzisz rolę Rosji i względem samego Iranu, ale także i regionu, bo mamy przecież zaraz Turcję, mamy i ten Izrael, który też trochę balansuje w całej tej sytuacji, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Jak ty odbierasz, jak interpretujesz właśnie te role Rosji dzisiaj? Bo pewnie, znaczy pewnie, być może ona będzie trochę inna, ta twoja interpretacja, od tej, która miała miejsce podczas naszej ostatniej rozmowy. Oczywiście zmieniają się warunki, pewne działania przynoszą sukcesy, pewne działania każdego z krajów kończą się porażkami, więc sytuacja nie jest niezmienna, w związku z tym też trudno o komentarz, który byłby stały, niezmienny i wiecznie aktualny. Bardzo długo to aktualne, bardzo długo aktualne się zdarzają, wiecznie aktualne, no o takie bardzo ciężko. Rosja na pewno swoją inwazją, swoim atakiem na Ukrainę zrobiła ogromny prezent Iranowi. Iran do tej pory był uznawany za taki, myślę, że nie przesadzę, jeśli już to przesadzę niewiele, jeśli powiem, za główną bolączkę głównego bieżącego wroga Stanów Zjednoczonych, oczywiście nie licząc Chin, no ale w tym przypadku to wciąż jeszcze raczej konkurencja niż konflikt. Więc no mieliśmy konflikt tak naprawdę tylko w przypadku Iranu. Teraz miejsce tego głównego czarnego charakteru zajęła Rosja. I to Rosja zabiera więcej uwagi Zachodowi niż Iran. Oprócz tego zachodnie sankcje na Rosję sprawiły, że Rosja, którą obawa przed zachodnimi sankcjami jeszcze w zeszłym roku powstrzymywała przed rozwinięciem współpracy gospodarczej o militarnej, nie wspominając z Teheranem, teraz już za bardzo tych skrupułów nie ma. W związku z tym współpraca między obydwoma krajami się rozwija, a to dla Iranu kolejna szansa na wyjście z tej sankcyjnej i politycznej izolacji, która nigdy nie była całkowita, bo trzeba pamiętać, że pomimo sankcji, no to kwitł handel nie tylko z Irakiem czy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale również z Chinami. Teraz jeszcze do tego grona doszła Rosja całkiem niedawno, ale jeszcze przed wojną. To nie tak niedawno, to już rok. Ale ten czas leci, Wenezuela i Nikaragua. Do tego należy dodać nie tylko to, że Rosja próbuje coś zdziałać w Afryce, ale również, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i sprzedaż broni, również Iran. Iran obchodzi te sankcje, Iran stara się bardzo aktywnie zmieniać nie tylko regionalny, ale i światowy układ sił. Świadomie nie mówię równowaga, bo tej równowadze być nie może. Jest to układ sił, a nie równowaga tychże sił. W związku też trzeba przyznać, że pomimo tego, że gospodarka rosyjska, stan gospodarki rosyjskiej i rosyjskie technologie pozostawały bardzo wiele do życzenia jeszcze przed sankcjami, teraz sankcje
są dla nich bardzo bolesne, zarówno jeśli chodzi o kwestie stricte gospodarcze, jak i chociażby o dostęp do komponentów, know-how i tak dalej. Ale pomimo tego, no, Rosja dysponuje sporymi zasobami gotówki, potężnymi zasobami surowców, no i jednak zaskakuje wciąż bardzo dużym zapleczem technologicznym i politycznym. Dla nas tutaj w Polsce, z drobnymi wyjątkami, z wyjątkiem pewnego marginesu, stosunek do Rosji jest jasno określony i zasadniczo dosyć prosty. Czyli jest to antypatia, bo to Rosjanie najpierw wiedli Prym w rozbiorach, tłumili powstania, mordowali, zsyłali na Syberię, okupowali, rozstrzeliwali i tak dalej. No, rachunek krzywd jest bardzo, bardzo długi. W związku z tym pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, w relacjach pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą, z automatu ustawiamy się na pozycji jak najbliżej Waszyngtonu, jak najdalej od Moskwy. W przypadku Bliskiego Wschodu oraz w szczególności nawet krajów afrykańskich ta sytuacja już nie jest taka jasna, bo w większości przypadków to w tych krajach ciemiężycielem była najpierw Wielka Brytania, oczywiście, a później Stany Zjednoczone, a z kolei Rosja była, czy też Związek Radziecki ściślej mówiąc, był siłą polityczną, był państwem, który walczy z imperializmem, kolonializmem i który przynosi rozwój społeczny i równość wszystkich obywateli. Oczywiście no, w praktyce wszyscy wiemy, jak to wyglądało, ale z punktu widzenia państw azjatyckich czy afrykańskich, które nie miały tej wątpliwej przyjemności zaznać bezpośrednio ruskiego miru, a tylko mgliste obietnice, znają go tylko z hura optymistycznych planów i obietnic, to z ich punktu widzenia Rosja jest tą dobrą, a z kolei Stany Zjednoczone i Zachód to wyzyskiwacze i burżuazyjni, żeby korfiopijcy stosują właśnie jeszcze socjalistyczną terminologię. I Rosja pomimo swoich braków, pomimo ewidentnych niedociągnięć politycznych, gospodarczych, materiałowych, będzie w stanie jeszcze bardzo długo kapitalizować na tym poczuciu krzywdy ze strony państw afrykańskich i wielu państw azjatyckich. I będzie takim naturalnym patronem dla wszelkich ruchów wymierzonych w dominację Zachodu. Razem oczywiście z Chinami, no ale Rosja jest bardziej aktywna zagranicznie, ma za sobą tą, nazwijmy to, historię ekspansji politycznej, więc to Rosja jest tutaj bardziej kojarzona jako motor postępu. Czyli znowu nam się kłania tak naprawdę mapa i historia. Zaczęliśmy od Iranu i myślę, że Iranem wypadałoby też zakończyć. Jakbyśmy chcieli powrócić do kwestii tak naprawdę programu nuklearnego i oczywiście porozumienia w tej kwestii, czyli JCPOA, jak dzisiaj tak naprawdę cały ten temat wygląda, bo informacje też bywają sprzeczne. Nie chcę już mówić, że opinie ekspertów, ale nie do końca chyba opinia publiczna jest świadoma, jak dzisiaj ten temat w ogóle wygląda. No, jeśli chodzi o sytuację na dziś, to zasadniczo nie ma za bardzo o czym mówić, bo sprawa JCPOA jest zamrożona. Tak długo, jak jeszcze w Iranie tlą się protesty, to tak długo nie będzie mowy o jakichkolwiek publicznych, oficjalnych, jawnych negocjacjach z Iranem. To opinie publiczne w zachodnich krajach się rzeczy oburzyłyby się, mówiąc, że no z jednej strony tutaj potępiamy działania reżimu, potępiamy łamanie praw człowieka, znowuż 500 ofiar śmiertelnych, a z drugiej strony dajemy reżimowi po prostu pieniądze. Więc póki sytuacja w Iranie się nie uspokoi, nie ma mowy o żadnych otwartych negocjacjach. No, z moich informacji wynika, że żadne negocjacje się nie toczą, że temat w tym momencie jest zamrożony. Może nie martwy, ale tak głęboko zamrożony, aczkolwiek kanały komunikacji w tej sprawie są utrzymywane i samo JCPOA jest wciąż i bezustannie na agendzie. Natomiast no, w chwili obecnej nie ma możliwości wszczęcia ponownego negocjacji, a i też żadne z głównych zainteresowanych państw, czyli w tym wypadku Stany Zjednoczone i Iran,
nie, wbrew pozorom, nie palą się do powrotu do tego porozumienia. Iran ma poczucie krzywdy i zdaje sobie sprawę, że zasadniczo każdy następny prezydent, biorąc pod uwagę układ sił w kongresie obecnym, każdy następny prezydent będzie po prostu mógł się, tak jak Donald Trump, wycofać z porozumienia, powodując niepowetowane straty dla irańskiej gospodarki, i żaden prezydent nie jest w stanie dać tego, czego Iran chce, czyli gwarancji, że nie będzie powtórki z 2018 roku. Z drugiej strony Stany Zjednoczone też nie palą się do uwolnienia irańskiej ropy spod sankcji, bo zdają sobie sprawę z tego, że sprawy też zresztą moim zdaniem zaszły trochę za daleko. Irańska scena polityczna też bardzo mocno się zradykalizowała i stronnictwa, które postulowały początkowo podpisanie, a następnie trwanie, aż wreszcie przywrócenie JCPOA, w tym momencie są na marginesie irańskiego życia politycznego. Dominują siły, które uważają, że w tej wojnie gospodarczej należy postawić na ekonomię oporu, tak zwaną, ektesodemokowemati, i rozwijać samowystarczalność oraz relacje gospodarcze z nie Zachodem, a Wschodem. W związku z tym JCPOA potrzebne nie jest. No i z tych dwóch względów, czyli z jednej strony sytuacja, zła atmosfera międzynarodowa wokół ewentualnych negocjacji, z drugiej strony fakt, że za bardzo korzyści z porozumienia będą nikłe dla Iranu i nikłe dla Stanów Zjednoczonych w tym momencie, jest ono odłożone na bardzo wysoką półkę. Czy krótko w paru zdaniach pokusiłbyś się o jakąś prognozę, to co za chwilę będzie miało miejsce w Iranie, czy sytuacja jest na tyle dynamiczna i na tyle jest niewiadomych, że ciężko tak naprawdę cokolwiek prognozować? Sytuacja jest dynamiczna, ale wydaje mi się, że obserwuję już z bliska i daleka, i z dołu, i z góry Iran, na tyle, że mogę się pokusić o pewne ogólne prognozy. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni, najdalej do końca marca, już protesty zostaną stłumione. Zasadniczo teraz zdarzają się już tylko pojedyncze, niezbyt liczne demonstracje. I to zniknie. Nie mówię to oczywiście o protestach niezwiązanych z próbami obalenia republiki, z Mahsą Amini, bo protesty jako takie, strajki na podłożu ekonomicznym, będą w Iranie powszechnością, tak jak zresztą były do tej pory. To, czego będzie więcej, to więcej takiego właśnie wandalizmu, dywersji, sabotażu ze strony radykalnych protestujących. Z tym śmiem twierdzić, republika będzie borykać się jeszcze bardzo długo i pociągnie to za sobą dalszą brutalizację życia społecznego w Iranie. Gospodarczo Iran się powoli będzie dźwigał, a handel i współpraca z Rosją mu bardzo w tym pomogą. Iran będzie coraz bardziej antyzachodni, coraz bardziej powiązany z szeroko pojętym geopolitycznym Wschodem. Kłaniam się nisko i bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj konsul Marcin Krzyżanowski, doktorant i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyplomata. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za uwagę. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.